Hej, witam was bardzo serdecznie, tu jest Metairon i zapraszam was na kolejny odcinek z gry SpongeBob SquarePants Cosmic Shake. Tak, jeszcze jesteśmy w tej lokacji Dzikie Meduzowe Pola, tej pierwszej lokacji. No mamy jeszcze chyba, nie wiem, wydaje mi się, że jeszcze jednego kaktusa mam pozbierać ten sok. To się sok nazywa, czy to co się nazywa? Bo nie wiem, chyba tak, powiedzmy, no. Niespodzianka, co, nie spodziewałeś się mnie? No, tam mamy. Wydaje mi się, że ostatni, ale wiecie, mogę być w błędzie. Jak mówię, gram akurat pierwszy raz. Dziecko gra z SpongeBoba. Wszystko, każdy jest szczęśliwy. Znaczy ja. Jak mówię, no, lubię sobie pograć też w coś innego. Maria, jeszcze mnie czeka jedna gra, ale to będzie zła gra i ja tak nie wiem, czy ja ją chcę. No bo tak jak miałam... O, ten ma 3 życia. Się złości. A ty gdzie? Chodź, chono tu! I tak jak mówiłam wam przed chwilą, że czeka mnie jeszcze jedna gra, która no nie jest dobrą grą, ale no nie wiem. Nie mam pojęcia. No, weź te portko majtki. No i czeka mnie jeszcze jedna gra. O kurczę. Dobra, dużo się nie stało. Cobra Kai, druga gra jest jakaś taka, ale o Jezu, ponoć to jest zło. Znaczy to jest zło. Po czym poznać, że gra jest zła? Dobra, tamtą zostawię. Po tym, że nie ma przycisku wyjścia z gry, normalnego wyjścia, czyli gdzieś tam ten, jak macie menu w tym, w grze. I zazwyczaj jest opcja wyłączenia gry. O kurde, zepsułam. Ale ja chcę wrócić. Kurde. Trudno. I tam nie ma wyłączenia gry normalnej. Tam tylko Alt plus F4. Aha, muszę do niego wrócić. Macie smykałkę do tych kaktusów. Wrzucajcie sok do tej beczki, będzie tam bezpieczny. Jasne. Napełnij beczkę. I co, jak ja mam to nacisnąć? Z dołu? Myślałam, że z góry. Podążajcie tym szlakiem, moje małe naiwniaczki, no dosłownie. Bierz więcej soku. Tam nie ma, a nie wystarczy to, co mam? No chyba nie. Wow. Poważnie? Zaś koniś, o Jezu, no dobra, koniś, no niech ci będzie, tylko nie tak szybko, ja cię proszę. Ja nie lubię szybko. No tak, tak mogę grać, tak. Aha, czyli tylko tyle. Aha, ale długa przejażdżka! Bezcelowa tak trochę. Jakby jeszcze jacyś przeciwnicy byli, czy coś ten, to okej, no. Tak to nie było tam nic. O, kolejna czaszka. Trudno, gorsze przeżycie niż ukłucie w oko ostrym patykiem. O jejku. O, proszę! Musi boleć. Haha, mam was. No nie wiem, może tak jak mówię, bo brakuje mi takiego jeszcze jednego uderzenia.
tutaj w tej grze, ale może później będzie. Nie wiem. Nie trafiłam. Któż to wie? Może tak, może nie. Nie zepsuje. Ha, ha, ha. O, proszę! O, proszę, jak pięknie zawala. Dobra, to mamy wszystko. To też mamy wszystko. Możemy iść dalej. Cicho, meduza. Aha, mogę tu skoczyć. Mogę tędy. A co jest tędy, przepraszam? Dobrze, że jeszcze nie rozwaliłam sobie tego. Aha, przeciwnicy. I piłka plażowa. Wygląda jak piłka plażowa. O nie, nie ty... Myli mi się. Czemu mi się wydaje, że na B mam ten atak? No i wszystko od... No nie, no kurde. No i to jest moja bolączka. Bo wszystko się pojawia na... Na nowo. Boli mnie to. Naprawdę. Ja nie żartuję. Kto mnie zna, to dobrze wie. Dobra, rozwalę sobie tam na dół. Nie będę już schodzić tam. O, tam po prawo. Gro, czemu mi to robi? Czemu dziecku to robisz? Cicho być. Już będzie, znaczy... Jeszcze. Będzie. No już będzie. Dziecko sobie nie trafiło. Guziki się pobyliły. No i kur... Zaś. Jezus Maria po prostu ze mną. No tak. Wiem, że się ze mnie śmiejecie teraz. To jest śmieszne, wiem. Jak można tak... Jak można tak grać, no? Można. O, kolejna czaszka. Kamera też czasem świruje, nie powiem, że nie. Kręcaczami, że jak połkną gwóźdź, to wyplują korkociąg. No, ja. Kurde, no to nieźli są. Trzeba mieć dar. Gdzieś u góry, wartego do... co tu potrzebuję? Zakłódkowane gąbką. Słodka i lepka. Może faktycznie jakiś dany kostium potrzebuję tutaj, żeby odblokować to. No zobaczymy zresztą. I bum. No i wszystko. No i kolejny kaktus. Dobra, jeszcze jednego, ale tam coś widziałam. Coś mi migło gdzieś przed chwilą. Z której strony mi coś migło? A tu coś jest. Ale nie, na razie nie mam deski. Dobra, no to idziemy dalej. Nie, może chociaż tu pozbieram wszystkie. Dzień doberek. Arena. Walczymy, bijemy się. Nie jest to jakieś trudne, jak ktoś chciał się dowiedzieć. Dzień doberek. Słodka i lepka. O, jeszcze ty zostałeś. No, przepraszam. Też można, ale chyba w tym nie ma. W tych beczkach.
Aha, tu jest ten kolejny kaktus i... Beczka kolejna. Dobra, no. Zapełni następną beczkę. O, będę potrzebował więcej soku, chłopie. Jejku! Ile jeszcze? 0,3. No to wow. Ja przez 20 odcinków nie wyjdę z tej lokacji. Nie no, bez przesady oczywiście. Nie będzie tak źle. Wystarczy odrobina. Kiedyś skończę, spokojnie. O, może te kolce. Mógłbym przysiąc, że widziałem pana kraba. Masz zwiny, SpongeBob. Ale to jest pan... Piasek dostał ci się do mózgu. O kurde. No to nie, to ja nie chcę. Nie, nie będę tam skakać. Zabiam, idziemy dalej. Tam też nie będę skakać. Mamy kolejnego kaktusa. Skończyć się z tymi kaktusami? Znaczy w tym odcinku mam na myśli oczywiście? O, nie musicie nawet skakać, wystarczy, że podejdziecie pod platformę i w magiczny sposób... W magiczny sposób sami wejdziecie. Magia. Dobra, i co tu pisze? Kolejny stary znak. Napisano na nim... Kopalnia zamknięta ze względu na pojawienie się byczego robala. Byczy robal to będzie boss jakiś? Ten mały robaczek musiał nieźle się uwijać, żeby zrobić takie wielkie dziury. No. Może powinniśmy iść dalej, Patryku? No, powinniśmy iść dalej. Kto by pomyślał, że pustynia to takie groźne środowisko? No, kto by pomyślał? Dobra, tam na dół nie będę schodzić. Po tą jedną żelkę. Tak, dalej nazywam to żelką. Pewnie tu ta platforma padnie nam, znaczy zjedzie nam, o. Jeszcze jeden. Powiedziała 100 lat temu. Kolejne kaktusy trzeba sok zebrać. Aha, tu też. Czy ja chcę rozwalać te ti... Nie chcę, szczerze. Zostawię was. Będziecie szczęśliwe. Ale wam nie daruję. Czekajcie, bo tak trzeba trafić, żeby nie trafić. Znaczy, żebym ja nie dostała, wiecie. Kurde, kuszą mnie te tiki tam na dole. Tamte. Dlaczego wy mi to robicie? Nie, zostawiam. Zostawiam. Płotki można też rozwalić. Czyżby ostatni kaktus wydoi... Nie chciałam tego mówić, ale no. Nie chciałam tego, no ale no tak, no. Jak krówki się doi na mleko. Rzecz normalna. Nic dziwnego. Jeszcze więcej galaretki. Dobra, ale tu chyba trafia, co? Bo takie ślady jak są... Nie? A, powiedziałabym, że trafia tu. No tu trafia, no widać. O, właśnie. Stary, to miejsce jest niebezpieczne. Ktoś powinien postawić tu jakiś znak, czy coś. No jest tu niebezpiecznie, nie powiem, że nie. Ale da się to wszystko ominąć. Wygląda na to, że przybyliście daleką drogę. Szkoda by było, gdybyście teraz pokpili sprawę. Dobra, a co tabliczka mi na mówi? Na starym znaku napisano... Zawróć! Kopalnia zamknięta! Wygłodniały byczy robal! Serio! Ten mały robaczek wygląda na duży problem.
Jak stary jest ten znak? Świeży, dopiero postawili. A ty? Nie zwracaj się na niego uwagi. Co może się nie udać? No tak, i tak muszę z tym robaczkiem zawalczyć. To ani trochę mnie nie zdziwi. No kurde. O, chyba zgubił spodnie. Zawsze tak było. W pierwszej części, że musiał być boss, no. Więc, no, będziemy walczyć z robaczkiem. Dużym. Kolejny. No. O kurczę, trafiłeś. Wyjątkowo. Dobra, wszystko. Koniec z odparzenia. Wszystko, dobra. Ostatni sok. Ej, no i spadniemy tam do tego robaczka. Patryku, chyba wpadliśmy do jakiejś wielkiej, ciemnej jaskini w kształcie robala. To oznacza, że prawdopodobnie wydrążył ją jakiś morderczy, przerażający stwór jak... gęś. Gęś! O panie, jasne, zgadłeś. Brawo. Tak, to gęś. Gęś z nożem. Ja ci wskoczę tym teraz. Nie no, spokojnie. Damy radę. O, pięknie. Ciekawe skąd, jak ja teraz wrócę. Nie no, powinieneś dotknąć. Ha, ale tu nie ma innej opcji, żebym ja inaczej wlazła tutaj. Dobra, tam jedna żelka została. Nie wiem, czy już tędy szliśmy. Tak tu ciemno. Checkpoint. Dobra. Można wskoczyć tędy. Nie można. Nie ma pani. Pani zapomni. Pani za bardzo kombinuje w tej grze. Kurde. Tylko by pozbierała. O, proszę. O, nie. Nie to chciałam zrobić. Ale tam jest duża żelka, taka słodka, pyszna. Trudno. Słodka i lepka. Trudno, nie ma żelki. Uszanowani nieznajomi, co was sprowadza w to miejsce? Jeśli interesuje was złoto, to spadajcie! Należy do mnie! Ale żeś jest miły. Naprawdę, ale to naprawdę musimy wrócić na powierzchnię, panie górniku. Stawką jest napój naszego przyjaciela. Cóż, mógłbym pozwolić wam skorzystać z mojej windy, ale co będę z tego miał? Co tylko pan chce. Nic nie jest poza zasięgiem tego wspaniałego duetu. Na pewno. Dobrze. Ten utrapiony alaskański byczy robal ma obsesję na punkcie mojego złota. Wybił mi złoty ząb. O tak kurka. Tak po prostu. Jak on mógł, no po prostu. Jak odzyskacie mój ząb, to wprowadzę was z powrotem na powierzchnię. No tak, no robaczka trzeba ubić. No przecież. Kurczę, no. Ja liczę na to. Aha, tam na dole będzie. Za duża ta arena jest. Moje doświadczenie z grania w gry, jeśli macie dużą arenę, to znaczy, że będzie walka. Gdybym był zębem na wolności w gnieździe wielkiego robala, to gdzie bym był? No chyba tego nie mam. No, nie. Wow, ile tych wszystkich... Pewnie mam przeszukać te. Śmierdzi tu jak w kuwecie Gacusia. Ten zapach to nie moja robota. Jak w kuwecie mojego kota Gizma. Prawie. Jeszcze więcej galaretki. Dobra, nie zbieraj galaretki, tylko idź tam poszukaj tego zęba.
Ale tak jak mówię, liczę, że będzie boss. Nie ma. Nie ma. O, jest. Jaki wielki. Mamy złoty ząb. Szybko wracajmy do górnika, zanim ktoś przyjdzie. No, jeszcze nie. Nie, dziękuję. No, ja też nie dziękuję. No nie no, trzeba sobie powalczyć. No, nie ma tego. Tego to tamto. Dobra, te duże trzeba, bo one ten... respią. Dobra, został jeszcze jeden ten u góry. Trafię, trafię. No, zawsze tak to... Ała! Przecież kurde, ja byłam zestunowana. Nieładnie. Dobra, psio. Od razu lepiej. Psio, psio. O, jeszcze jeden został. Teraz psio. Tam jeszcze coś było. A tu coś jest? Co to jest? Nie, a jak ja wrócę do góry do niego, to... Aha, tędy, dobra. Nie było pytania. Nie, nie będę rozwalać tych kupek. Uuu, jeszcze więcej pizza z tłustego kraba? To pizza dla ciebie i dla mnie. Jej. Kura. Proszę, mam zęba. Ha, założyłbym się o bryłkę złota, że jesteście już żarciem dla Robala. Ale skoro przeżyliście, znaleźliście mój ząb? Nie wiem, może to nie jest twój. A czy ślimaki zostawiają śluz w lesie? Pewnie, że tak. Kuźwa, co wy wszyscy macie z tym lasem i ktoś w lesie? Mem. A, wszystko jedno. Winda jest do waszej dyspozycji, chłopcy. Aha! Nie wiem, co tam robiliście, ale strasznie od was teraz cuchnie. Dzięki. Dobra, pojedźmy windą. Powinna dźwignąć nas na duchu. Na duchu. Dobra, wszystko, tu już więcej nie ma nic. Jeszcze pojedziemy sobie windą, zobaczymy, o co chodzi u góry. Godzinę później. Wow, godzinę im to zajęło. Podążaj ścieżką. No okej, dobra, wiecie co, skończymy sobie ten odcinek w następnym odcinku. No pójdziemy dalej, zobaczymy o co chodzi. O co chodzi, co tam się... Jakiś napad będzie na pociąg? Fajnie by było coś takiego. Znaczy, no nie, no nie sądzę, no ale no, można pomarzyć. To nie jest Red Dead Redemption. No nic, dzięki za oglądanie. Proszę o subskrypcję, jeśli wam się podobało. Komentujcie, lajkujcie, dzielcie się moimi filmikami ze znajomymi. Gdzieś tam na jakichś fajnych stronkach byłem bardzo miło i bardzo mi to pomogło. No a my pojutrze słyszymy się w kolejnym odcinku z gry SpongeBob SquarePants The Cosmic Shake. Dzięki, cześć!